Czas na deser. Teraz przygotuję dla Państwa cynamonową tartę z konfiturą i bezą. Do przygotowania tego przepisu będę potrzebowała 250 g mąki, 2 jajek, 4 białek, 100 g konfitury, np. wiśniowej, 150 g masła, 75 g cukru pudru, łyżki mąki ziemniaczanej oraz przyprawkami Spécialité, przyprawy do dań słodkich oraz kory cynamonu. Przygotowanie tego przepisu rozpocznę od wysypania na stolnicę mąki. Z przesianej mąki usypujemy kopczyk. Dodajemy jaja. Wyrabiamy ciasto. Dodajemy masło. Do ciasta dodaję również odrobinę świeżo startego cynamonu. Świeżo starta kora cynamonu naprawdę wspaniale pachnie. Moje ciasto jest już wyrobione. Ulepiłam kulkę i teraz włożę ją na około pół godziny do lodówki, aby się ochłodziło. Ciasto wyciągnęłam już z lodówki. Teraz je rozwałkuję, a następnie przełożę do wysmarowanej masłem formy. Nadmiar ciasta odkrawam za pomocą wałuka. Tak przygotowany spód wkładam do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni na około 15 minut. Ciasto wyciągnęłam już z piekarnika i właśnie się studzi. W tym czasie przygotuję bezę. Do miski wlewam 4 białka. Będę je ubijała za pomocą miksera. Moja piana jest już ubita. Teraz dodam do niej 1 łyżkę mąki ziemniaczanej. Wymieszam mikserem. Stopniowo będę dodawała również cukier puder. Moja piana jest już prawie gotowa. Dodam do niej jeszcze odrobinę przyprawy do dań słodkich Spécialité. Dzięki temu będzie wspaniale pachniała kardamonem. Na dno tarty położę teraz moją konfiturę wiśniową. Na wierzch położę kardamonową bezę. Moją tartę wsadzam jeszcze na 10 minut do piekarnika nagrzanego do temperatury 190 stopni. Moja tarta jest już gotowa i bardzo pachnąca. Życzę smacznego.